Dzień dobry, dzisiaj czas na coś, co youtuberom wychodzi najlepiej. Otwieranie paczek. Sprawdzimy, co da mi 1000 zł w FIFA 19. Oczywiście film powstaje przy współpracy z EA, więc jeśli chcecie kupić pońcy, to znajdziecie je w dobrych sklepach z elektroniką, klasycznie. No nie ma co. Jeśli chodzi o paczki w tym roku, to szczęście mam znacznie większe na Xboxie, gdzie... I nawet nie chodzi mi tutaj o te paczki za FIFA pońcy, które otworzyłem, bo nie oszukujmy się, wtedy nie trafiłem żadnej wybitnej karty. Wszystko, co trafiam, jest za zarobione paczki, że tak powiem. A nie, jednak kończę film. Do usłyszenia. Cześć. Jednak się udało. Zaczynamy od darmowej, złotej paczki piłkarzy Prime, którą dostałem po prostu za logowanie się na PlayStation 4. Na spokojnie, bez tutaj walkoutu. Bez ekranów. Zaczniemy od 6 paczek za 100 tysięcy. Mam nadzieję, że koszulka Evertonu przyniesie szczęście. No wczoraj ten player pick był srogi, nie ma co ukrywać. Pamiętajcie, to jest PlayStation 4, nie Xbox. Żeby nie było, że wiecie o co chodzi. Tutaj zbieram budżet na jakąś drugą serię, z którą chciałbym wystartować, ale nie mam tyle monet, ile bym chciał mieć. I tacy piłkarze jak Fekir nie pomogą mi się wzbogacić, ale jest to dobra karta. 2 razy 85, czyli jakieś 25 tysięcy z tej paczki zgarnę. To jest naprawdę dobry zwrot. Szanse na trafienie piłkarza urodzin FUT 1,1 w paczce Ultimate aż 3%. A więc lecimy dalej. Kolejny 1000 poszedł i... Nadal nie. Nadal logo jej się nie podświetla. Wow. Okej. Tragedia. 82. No ale za trzecim razem już ktoś powinien wyjść. Ale żeby były chociaż ekrany. To mnie zadowoli, jest inform, sialalala, bawimy się, lewy pomocnik Hamuma, jeśli dobrze pamiętam, tak jest. A widzicie, rozkręcamy się, jeszcze Fred, Coates w duplikatach, cudownie. Zachawi, który swoją drogą naprawdę nieźle rozpoczął eliminację do Euro 2020. Boję się meczu z Izraelem i mówię całkowicie poważnie, ponieważ pokonali oni Austrię na swoim stadionie 4-2, jeśli dobrze pamiętam. No a jak nasz mecz z Austrią wyglądał, to pamiętamy. Dlatego też nie można lekceważyć tego przeciwnika. Tutaj mamy Komana. Kurczę, w trakcie Toty te paczki za 50 tysięcy były cudowne. Teraz są beznadziejne. Przedostatnia. No mam nadzieję, że walkout chociaż zobaczymy w paczce za 2,5 tysiąca FIFA. Bo nic, no nie ma. Po prostu nie ma. I znów bez ekranów. To jest hit. Ostatnia. 6 tysięcy FIFA points wydanych. Czy to jest ten moment? Nie. Kto nie trafił Viviano w FIFA, niech pierwszy rzuci kamienie. No niesamowite. Jeden walkout. Ja nie liczę nawet na kartę urodzinową. Ja chcę zobaczyć po prostu walkout i dostaję go. Dziękuję bardzo. To może jednak, a może nie. Ale kto to jest? Alderweireld. 80... Nie, Vertonghen. Ale 87. Okej. Okay. Jest lepiej, okej, jest lepiej. Wreszcie zobaczyliśmy walkout. No ale jednak, paczka za 125 tysięcy monet. Tutaj oczekuje się walkoutu. Jeszcze inform. Cancelo, Martinez, jednak szukam tej karty urodzinowej. Wszystkie duplikaty zachowuję, bo chcę porobić jeszcze kilka player picków. Ale tak mówię, że oczekuję tutaj walkoutu, jednak ja oglądałem innych youtuberów, to jest tragedia. Czasami co ja widzę w paczkach za 125 tysięcy, to jest tragedia, to jest właśnie coś takiego. Kajehon. Przedostatnia paczka Ultimate, w razie czego spokojnie, będę czekał jeszcze do 19, bo nagrywam to przed nią. Mamy walkout, proszę, dajcie mi tę piękną flarę. Nie ma. To będzie Alisson. Nie, jednak Ederson. Ja nadal czekam na Cristiano Ronaldo, no w tym roku ani Messiego, ani Ronaldo, bieda. Ale no to wszystko, swoją drogą aż 4 bramkarzy i to oni są najwyżej ocenieni. Choć jeszcze kilka duplikatów. Okej. Okay. I ostatnia paczka Ultimate, jednak nie ostatnia paczka w dzisiejszym odcinku, ponieważ jeszcze trochę ich otworzymy. Czy będzie trzeci walkout? Jest. Ale nie ma. Nawet nie wiem, jakiego koloru jest ta flara. Ale to jest Luis Suarez, no nie, znów Godin. Znów Godin, no trafiłem go na Xboxie w darmowej paczce. No to jest karta coś warta, bo chyba z 60 tysięcy jednak no... No nie na takich piłkarzy się czeka. Ja nadal nigdy nie trafiłem Suareza. Czemu to nie on? Czemu nie on? W razie tego spokojnie, ja teraz nie narzekam, cieszę się z tej karty, bo jest coś warta i jeszcze Zlatan Ibrahimović, czyli wyciągnę tutaj jakieś, no sprzedając wszystkich, 70-80 tysięcy, to jest dużo, jak na ten etap gry to jest dużo.
Teraz zrobię 5 SBC z player pickami. Dobrze, mam 5 wyborów piłkarza, taki przedsmak Food Champions. Zobaczmy, czy tutaj uda się trafić jakąś kartę z najwyższej półki. Nie mówię tutaj o Godynie, chcę zobaczyć kartę urodzinową. Zaczynamy od Balotellego. No będę wybierał najwyższe oceny ogólne. Okej, 83, to może teraz 84. Zobaczmy, czy to jest możliwe. Carvalho. Dobrze, lecimy, czyli będzie teraz 85. No tak musi być, nie ma innej opcji. Tak jest schemat. No niestety nie, Bauman. Dobrze, troszkę rozczarowany jestem. Proszę, chociaż jakiś biedny inform. Czy to jest możliwe? Fabinho. I to jest już dobre, 85, szkoda. Szkoda, że jednak nie pojawił się na miejscu Baumana. I ostatnia karta, proszę. Come on. Czekałem i się doczekałem. Pojawiły się nowe wyzwania. Food 12 o dużą złotą paczkę premium. Masakra, no mogliby dać coś ciekawszego, bo to jest żałosna nagroda, nie oszukujmy się, niezbyt urodzinowa. I jest karta Flashback. S fine. FIFA 13, to były czasy, swoją drogą myślałem, że te karty Flashback są zarezerwowane dla piłkarzy, którzy coś tam pokazali w rzeczywistym futbolu, bo S-Fine, nie oszukujmy się, jest znany tylko z FIFA. Bardziej myślałem, że takie, jak już wypuszczą takie karty, to będą one w tym stylu. No dziwne. No ale okej, dla mnie to co najważniejsze w tym momencie to to, że mamy kolejne paczki, tak jest, mogę wydać FIFA Points. No i są paczki rzadkich zawodników i te mega paczki. Zaczynamy od zwykłych. Zaczynamy oczywiście od tych, co mają samych graczy, mimo że to w paczce za 55 tysięcy trafiłem ikonę w tym roku, ale może trafię ikonę też teraz, nie ma opcji. Ale znów jest inform, tym razem to będzie ktoś dobry? Tak jest, De Vrij, wysoko oceniony, 86, jako inwestycja myślę idealne, bo na pewno jego cena obecnie nie jest wysoka. Ale bardzo możliwe, że jest to pierwsza paczka w tym filmie, która się zwraca w pełni. Ile kosztujesz? 40 tysięcy, czyli bardzo możliwe, że gdybym zapłacił monetami, wyszedłbym na zero. I jeszcze Dembele, no naprawdę kapitalna paczka i nie mówię tego ironicznie. To zróbmy tak, 5 walkoutów z rzędu, myślę, że to jest do wykonania. Mario Mandzukic, ale wiecie czemu teraz nie było walkoutu? Bo nie zostawiliście jeszcze łapki w górę pod tym filmem. Zróbcie to teraz i teraz zróbcie to w tym momencie i zobaczycie walkout. Bez ekranów, to jest Gelson Martins. To dlatego, że nie wszyscy zostawili te łapki w górę. Widzicie teraz? Kepa. 4000. Ostatnia paczka rzadkich zawodników. Proszę. Po prostu... Okej, czyli 3 razy ekrany, 1 walkout, 2 razy bez ekranów. 81? Ale tak jest, mamy 84. Tutaj trafiłem Cristiano Ronaldo, ale ją sobie otworzymy na sam koniec. Druga mega paczka rzadkich kart, 1% na trafienie karty urodzinowej, czy to wreszcie jest ten 1%? No nie, po prostu nie. Wow, specjalnie czekałem, by trafić coś. No nie, to jest dramat, to jest po prostu dramat, nawet nie oglądam. Paczka za 55 tysięcy. Arturo Vidal, okej, on pewnie teraz chodzi po te 10 tysięcy ze względu na to, że jest SBC, ale i tak. Dobrze, to jest ostatnia paczka na dzisiaj. Zrobię jeszcze z 3 player piki, bo może coś jednak tam trafię. Był Fabinho, ale tutaj nie mamy. Nie mamy nikogo dobrego. Maksymalnie 85. Czy to jest... To jest Giuliano. A więc co daje wam obecnie wydane 1000 zł w FIFA 19? No sami widzieliście. Okej, czas na pierwszy player pick. Kovacic. Drugi wybór piłkarza. Może będzie ciekawiej. Rabio, 83. I ostatnie podejście, może teraz mi się poszczęści. Otóż nie. Jedyne co mnie cieszy to to, że na Xboxie miałem lepsze szczęście, jednak no mój budżet na nową serię się jakoś dzisiaj znacząco nie zmienił. Jeszcze na samo zakończenie wyzwanie Food 12. Swoją drogą bardzo miło, że to wyzwanie wspomina Wellingtona. Szkoda, że już go nie ma w FIFA. Zróbmy to. Food 12, duża złota paczka premium. Skoro nie trafiłem nic za 50 tysięcy, za 55 tysięcy, choć wiecie co, znając FIFA, to właśnie tutaj powinienem trafić najlepszą kartę dzisiaj i nie zdziwię się, jak tak będzie, to będzie ktoś lepszy niż Godin. Nie. O panie, a kto tu panu tak... Co ja mogę więcej dodać? Piękny był to pack opening, nie zapomnę go nigdy.
Jednak mam dla was dobrą informację, jeśli chcecie pootwierać paczki, to bierzcie udział w konkursach na fanpage'u PlayStation Polska, ponieważ co tydzień pojawiają się specjalne zadania, w których do zgarnięcia są właśnie FIFA Points, może wy będziecie mieli lepsze szczęście. Jeszcze raz, dzięki, że wpadliście, do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku Ultimate Team, pozdrawiam, cześć!